ich sens. Jeszcze widzę, zdoła przeprowadzić akcję, sprytnie sobie poradził Citko i teraz pędzi on, a po prawej stronie Dębiński, przydałoby się podanie do Dębińskiego, nie, Citko próbuje zaskoczyć Wojna i gol! Jaki wspaniały strzał Marka Citki, majstersztyk, po prostu techniczny majstersztyk, wychodził Molina z bramki i w taki oto sposób piłkarz Widzewa wykorzystał to kolejne wyjście Jose Moliny, tak gra Widzew, nie załamuje się, było 0-2 i wydawało się, że wszystko jest jak na jak najgorszej drodze. Marek Citko popatrzył, przymierzył i zrobił to, co trzeba było idealnie zrobić, aby strzelić bramkę. Owacja na stojąco, nie tylko kibiców, dziennikarzy, fachowców, trenerów, którzy tu oglądają to spotkanie, bo było to coś pięknego. Daworowi Szukerowi nie udało się to w meczu Dania-Chorwacja na Mistrzostwach Europy. Próbował przelobować Schmeichela, ale Carlis Schmeichel tę piłkę wybronił, a tu Jose Molina wspaniale pokonany przez Marka Citkę. Do Citki, przy Citce Santi. Michalczuk może do środka. Bogusz do Citki i ten podrywa po raz kolejny zespół Widzewa, faulowany przez Santiego. Poderwał się jeszcze Widzewiacy. Znów rusza Marek Citko. Citko próbował sam. Faulowany. I Citko do niego podanie. Citko. Citko na polu karnym. Do Dębińskiego i... Citko. Citko. Nie ma spalonego Wojtala. Trochę... Nic z tego nie było, musi uważać teraz Citko, bo Wojtala jest na spalonym. Citko i jeszcze raz i rzut rożna. Wszystko skończyło się czterema bramkami dla rywali. Nam na osłodę pozostaje tylko wspaniały gol tego oto piłkarza Marka Citki. Gol, który na pewno będzie pokazywany na całym świecie. Tę krótką piłkę na małej przestrzeni Citko uważał, żeby nie padać do tego kolegów, który jest na spalonym. Citko, Citko, poradził sobie, jest już na polu karnym, Marek Citko na środku pola karnego, tylko Dębiński, Citko utrzymał się przy piłce, teraz ma troszeczkę miejsca na dośrodkowanie, chciał wycofać tu do czerwca, ale w ostatniej chwili powstrzymał go Mio. Pierwsza dobra indywidualna akcja Marka Citki, szkoda, że nie zakończyła się podaniem do któregoś z partnerów, z tymi obserwatorami, to też nie jest tak, jak pisze prasa. Według dyrektora Widzewa Andrzeja Wojciechowskiego tu na tym meczu Marka Citkę obserwuje tylko i wyłącznie wspomniany przez Włodzimierza Szarnowicza przedstawiciel Mila. Spalonego, ale tak właśnie trzeba grać, na pewno kiedyś się uda. Citko, czy rozegra piłkę z Majakiem? Nie, zdecydował się sam szarżować na pole karne. Citko przy nim Miu. Citko i czerwiec! Niski szybko do Citki. Citko chyba niepotrzebnie sobie ją zupełnie podbił, ale poradził sobie z Miu. Miu faulował naszego piłkarza. Faulował w nieprzyjemny sposób. Będzie żółta kartka dla gracza z Piały. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Gdzieś za szyję, za głowę, później za ramię próbował Dębiński. Citko pięknie ograł Miu, teraz pachnie portal do Citki, przy nim Miu, ale znakomicie poradził sobie Citko, szkoda, że spalonego, nie ma spalonego, jest Citko, Citko na pole karne próbował się przedrzeć, nieprawidłowo podtrzymywane i żółta kartka dla Zanfirescu. Sowiak do Citki. Citko sam znakomicie sobie z Rumunami poradził od razu na... Do Citki, Citko wyprzedził Miu, Citko sam na polu karnym. Citko do Majaka i ten potem... Świetnie czerwiec, Michalski. Czerwiec i Citko nie ma spalonego, 3-0! Tak, piękna akcja trójki, Michalski, czerwiec, Citko. Teraz opadli Rumuni arbitra, mają pretensje, że powinien być... spalony, odgwizdany, ale wydaje się, że w tej sytuacji spalonego nie było. Zaraz zresztą zobaczymy. To jest trzecia bramka Marka Citki w Lidze Mistrzów. Świetne zagranie czerwca, tempo wyszedł.
Citko, a to inny był problem. Przez moment było widać, że na boisku były dwie piłki. I co? Jaka jest decyzja? Nie uznana będzie chyba ta bramka. Na razie na tablicy jest 3-0. Ale wróciła niestety dwójka. A jeszcze do Citki. Citko znów szybszy od Miu. Nie ma do kogo podać. Marek Citko. Teraz dopiero nadbieg Wojtala. Szóste piłkarzy Borussii. Citko. Ograł Heinricha. Nie. Jednak Niemiec był lepszy. A w dodatku Marek Citko faulował rywala rzutem wolnym. Rozpocznie Borussia. Pojawia się wiele spekulacji, gdzie wyjedzie, do jakiego klubu zagranicznego wyjedzie Marek Citko. Ostatnio ponoć obserwował go podczas meczu z Legią Wysłannik PSV Eindhoven. Wcześniej oglądali go przedstawiciele Realu Milanu. Ale na razie jeszcze nie ma mowy o żadnych konkretach. Uciekronie Dębiński, ale podanie do Citki. Citko, czy jeszcze zdąży Jacek Dębiński? Nie, szybszy był Stefan Reuter. Ale podał prost pod nogi Marka Citki. Citko, uciekła mu trochę w stronie. Płynnie wędruje piłka między widzewiakami. Citko. Piękny zwód i rzut wolny po faulu Lamberta. Daleko od bramki Stefana Klosa. Czy czerwiec będzie decydował się na strzał? Zastanawiają się widzewiacy, jak rozegrać piłkę. W zasadzie Michalczuk, Łapiński. Citko, piękna sztuczka. Ograł samego Mellera, który pomagał sobie w nieprawidłowy sposób. Ale rzut rożny dla Widzewa. Marek Citko, pupil nie tylko łódzkiej publiczności. To także piłkarski idol dla młodych ludzi w całym kraju. Grali widzewiacy ten rzut wolny. Citko. Nie ma miejsca na strzał. Citko. Przeszedł na prawą stronę. Citko. Dośrodkowanie i... Trzymać go Wojtala. Udało się to bez... naruszenia przepisów. Widzi się teraz ciasno na polu karnym. Za chwilę się rozbiegną. Citko! Klos przed siebie. Ponownie Szymkowiak. Citko. Nabiera rozpędu. Citko na pole karne. No i... Ach nie! Większość gazet sportowych poświęca blisko połowę numeru meczowi Real Barcelona, a zaledwie kilka stron piszą dziennikarze o wydarzeniach w pucharach europejskich. A w końcu Citko ładnie, sprytnie podał do Michalskiego, ten faulowany. W miejscowej prasie, jeśli wspominano jakieś nazwiska piłkarzy Widzewa, to głównie oczywiście Marka Citki. Jego wartość tu określono na mniej więcej 3 miliony dolarów. Odegrał piłki do Michalczuka, skoczu na środek do Citki, Citko i zeszła mu piłka, źle uderzył, a szkoda, bo ta akcja mogła bardzo się podobać i doprowadziła do czystej pozycji strzeleckiej. Tym jedna wrzucona przez głupiego kibica, bramka ta nie została uznana. Nie udał się także kontratak gospodarzom, tymczasem nie ma spalonego. Widzew będzie kolejna szansa, zdecydował się na strzał czerwiec. Nie, to Citko. I uważny Molina tym razem, kiedy tylko przy piłce jest Citko, to stara się na tyle ustawić, żeby nie dać piłkarzowi Widzewa szans na strzelenie bramki. Pilnował krótkiego rogu, rzut rożny dla Widzewa. Świetna pierwsza minuta. Łek, Dębiński do Citki, prawą stroną zamyka akcję. Szymkowiak znakomicie, Citko i w ostatniej chwili Aguilera, który wrócił za tą akcją, wybija piłkę na rzut rożny. Citko, nie ma spalonego, świetnie w tempo wyszedł Citko, szkoda tylko, że to wszystko nie jest gdzieś bliżej środka boiska, środkowej osi. Czerwiec! I z olbrzymimi kłopotami Molina. Citko.
Cicho. Była ręka, ale Krądl tego nie zauważył. Cicho, no piękny slalom. Dębiński. Cicho, nie ma jeszcze żadnego z jego partnerów na polu karnym. Dopiero teraz Cicho. Miękko chciał wrzucić piłkę do Dębińskiego, ale wywalczył tylko rzut rożny. Bogusz. Cicho, ambitnie utrzymał się. Cicho, środkiem Michalczuk, faulowany, no do niego była piłka zagrywana. Marek Cicho, numer 6. Czekaj, nie mam właśnie. Majtki tam ma jeszcze. Mam nadzieję, że Marku będzie pasował, a z tego co widzę, to pada. Zawsze w ręce tu jest serce. Zawsze w ręce tu jest serce. Oglądasz sobie jeszcze czasami tę bramkę z Atletico Madryt, Lobik z prawie połowy boiska i Molina kapituluje? Nie, jeszcze za wcześnie. Ja myślę, że jak już może będę miał wnuki, to wtedy sobie usiądę i będę wspominał, ponieważ szczerze mówiąc nie mam czasu. Zawsze coś się dzieje, skończyłem grać, zrobiłem licencję menadżerską, mam swoje inwestycje, buduję dom teraz, dzieci są małe, dodatkowe zajęcia, więc ciągle mam co robić, więc nie ma czasu jeszcze na wspominanie. Dobra, to powiedz, co pamiętasz z tamtego meczu i jak pamiętasz tamtą sytuację? Pamiętam wszystko. Pamiętam każdy mecz, który graliśmy w Lidze Mistrzów. Niesamowita atmosfera. Przede wszystkim jeśli chodzi o bramkę z Atletico, no to cudowne podanie od Maćka Szczęsnego. Pamiętam, zablokowałem piłkę, prowadziłem kilkanaście metrów i Jacek Dębiński był po prawej stronie. Każdy krzyczał, żeby grać. Kątem oka spojrzałem, że Molina wyszedł, no i udało mi się strzelić. To był już na pewno mój strzał życia i najładniejsza moja bramka.